Cześć dziewczyny i chłopaki! Mamy lipiec, mamy nowe pudełko, shiny boxowe, więc zabieramy się za odpakowanie. Ale zanim rozpakujemy to pudełko w tym miesiącu, to chciałabym powiedzieć kilka słów dotyczących mini rozdania, które ogłosiłam w zeszłym miesiącu wraz z nadejściem czerwcowego shiny boxa. Na moim fanpage'u na Facebooku poprosiłam Was lub też zaproponowałam, abyście umieszczały w komentarzach swoje propozycje, jeżeli chodzi o takie zgadywanki, co będzie właśnie w pudełku w następnym miesiącu, czyli właśnie w tym pudełku lipcowym. I wstępnie przejrzałam sobie Wasze komentarze i niestety, ale z przykrością stwierdzam, że nikt nie spełnił tak naprawdę wymogów tego mini rozdania. Dlatego też postanowiłam się troszeczkę nagiąć, postanowiłam troszeczkę okazać elastyczności i postanowiłam troszeczkę tutaj ułatwić tą drogę do zwyciężenia zwycięzcy, ponieważ troszeczkę tutaj to zmienię. Ze względu na to, że żadna z Was nie udostępniła tamtego posta, a było to warunkiem tamtejszego właśnie rozdania, jak i również żadna z Was nie odgadła co najmniej czterech elementów, jeżeli chodzi o takie właśnie elementy, które powinny się znajdować, może nie powinny, które się znajdują w tym pudełku, a które Wy odgadywałyście, czy będą. W związku z czym postanowiłam po prostu tym pudełkiem nagrodzić osobę, która zgadła jak najwięcej elementów wspólnych, niekoniecznie minimum 4. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co jest w tym pudełku i jesteście ciekawe właśnie tego, kto to pudełko otrzyma, to zapraszam Was do oglądania. I jeżeli chodzi o osobę, która właśnie te pudełko otrzyma, to zachęcam do śledzenia mojego fanpage'a na Facebooku i Instagrama, ponieważ tam podam tą informację. W tym miesiącu pudełko nazywa się Perfect Beauty Say Yes. Ja oczywiście, w związku z tym, że właśnie było ogłoszone rozdanie, musiałam się już przyjrzeć temu, co w tym pudełku będzie się znajdowało, więc nie będę tutaj przed Wami udawała jakiegoś zaskoczenia, ponieważ ja znam zawartość, ale mimo wszystko z wielką przyjemnością Wam tą zawartość pokażę. Tutaj sobie pozwoliłam tylko wyciągnąć tą właśnie taką kartę, na której posiadamy informacje dotyczące właśnie tego, co tutaj w środku się znajduje. Więc znajdują się tutaj rzeczy głównie związane, bardziej bym powiedziała, z taką świeżością związaną z tym, że lato nadchodzi, a nie tyle z opalaniem, na co większość z Was właśnie stawiała. Natomiast jeżeli chodzi o samo pudełko, to nie wyciągałam tych produktów, pudełko jest nadal zapakowane. Jak zawsze znajdujemy tutaj różne ulotki. I akurat w tym miesiącu nie mamy żadnej ulotki z żadną promocją, z żadną obniżką, ale po prostu możemy sobie tutaj znaleźć informacje dotyczące chociażby produktów doktora Wilsha związanych właśnie z pielęgnacją cery. No i wygląda to w ten sposób. Tutaj na dzień dobry już mi się pojawia parę rzeczy, na które ja zwracam mega uwagę. Jest to w pierwszej kolejności sztyft ochronny. I jest to sztyft ochronny, który tworzy niewidoczną warstwę, która chroni stopy przed otarciami. Więc mamy tutaj taki sztyft do nóg, do stóp i myślę, że właśnie na lato on może być całkiem fajny, dlatego że w momencie, kiedy nasze stópki bardzo dużo odkrywamy, mogą one ulegać różnym takim właśnie zgrubieniom, stwardnieniom, więc faktycznie ten sztyft może się przydać po prostu tym osobom, które właśnie mają takie problemy. I ten sztyft ochronny jest z firmy Silkatil i jest to produkt pełnowymiarowy, jego koszt to 19 zł. Kolejna rzecz, która wpada mi w rękę, to hialuronowy krem aktywnie nawilżający właśnie z firmy Dr. Wilsh i to jest firma albo seria może Norel i tutaj mamy informację o tym, że jest to produkt, który intensywnie i długotrwale nawilża, nadając takiej naszej skórze takiego napięcia i elastyczności, może być stosowany na dzień i na noc. I ten krem właśnie do twarzy, on kosztuje w pełnym wymiarze 50 ml 49 zł, a tutaj mamy go 25, ale ja myślę, że taki kremik również spokojnie może posłużyć, bo wiadomo, że takiego kremu nie nakładamy, nie wiadomo jak dużo. I ja sprawdzę sobie tylko konsystencję. Konsystencja jest taka dosyć, bym powiedziała, żelowa. Jeżeli chodzi o zapach, to jest taki dosyć duszący jak dla mnie, ale myślę, że do przeżycia. Więc tutaj mamy taki kremik i myślę, że jest to też fajna opcja właśnie do nawilżania naszej cery na lato. Kolejna rzecz, która wpada mi w ręce, to jest sun care. Jest to, jak widać, jakiś krem z filtrem. I już Wam mówię, jest tutaj SPF 30. I ten krem w
pełnym wymiarze, tutaj akurat ma, pełny wymiar ma 75 ml, my dostajemy tutaj 40. Pełny wymiar tego kremu kosztuje 105 zł, więc no powiedzmy sobie, że jak na krem do opalania, to jest to taka dość wygórowana cena, ale kto wie, jeżeli sprawdziłby się, być może byśmy się pokusiły. Faktor, filtr ochronny, który właśnie zawiera ten krem, to 30, więc jak najbardziej taki filtr o odpowiedniej wysokości do tego właśnie, żebyśmy się nie narazili na jakieś oparzenia słoneczne, więc myślę, że również właśnie na lato się przyda, szczególnie właśnie osobom, które, które propagują, które lubią się po prostu opalać, więc też spoko. Ten krem, nie powiem Wam jak pachnie, ponieważ jest zapakowany, nie chcę go rozpakowywać, ale on ma, tutaj mam taką informację, że on nie zawiera parabenów, parabenów, parafiny i olejów mineralnych, więc też w żaden sposób nas nie zapcha, ani nie będzie ciężki dla naszej skóry. Następny produkt, który wpada mi w dłonie, to produkt z Tutti Frutti. Ja swego czasu używałam tych produktów, ja byłam z nich bardzo zadowolona, więc również kiedy widzę ten produkt, to automatem wiem, że będzie się sprawdzał super. On pachnie nutą karamboli. Szczerze mówiąc, nie wiem co to nuta karamboli, ale myślę, że tutaj bardziej przebija zapach kiwi. I ten produkt Tutti Frutti to, moi drodzy, kosztuje w pełnym wymiarze 100 ml 5 zł, więc umówmy się, że jest to śmieszna cena. Pięknie pachnie, jest fajnym peelingiem, który naprawdę bardzo wygładza naszą skórę. Dodatkowo właśnie, tak jak mówię, przepięknie pachnie, więc na pewno się sprawdzi każdemu, dosłownie każdemu, i myślę, że za taką cenę to się nawet nie ma co zastanawiać. Następny produkt, który wpada mi w dłoń, to antyperspirant. Jest to produkt z Dove Beauty Finish. Ja nie widziałam jeszcze tej serii nigdzie, więc myślę, że jest to w miarę nowa seria. Jest to, przepraszam bardzo, dezodorant, a nie... Jest to dezodorant, a nie antyperspirant. Jest to produkt pełnowymiarowy, jego pełna cena to 11,99. I w sumie tyle. On charakteryzuje się tym, że zawiera w sobie co? Krem nawilżający, który ma właśnie chronić naszą skórę pod pachami. Tak więc fajnie. Mamy jeszcze tutaj dwie kolejne rzeczy. Jedna z nich jest to Cosmoderma Sweet Skin. Jest to pasta cukrowa do depilacji. Ułatwia nie zawsze przyjemny zabieg depilacji. Zawiera wyłącznie naturalne składniki i można ją stosować na skórę skłonną do alergii. Może być podana na całe ciało, jak i delikatnie na partii twarzy. Jego cena to 29 zł, jest to produkt pełnowymiarowy, który ma 170 gram. I ostatnia rzecz, którą mamy w pudełku, jest to krem odżywczy z masłem shea do paznokci i suchej skóry stóp. Więc mamy kolejny produkt do stóp. Myślę, że w lato właśnie, tak jak wspomniałam na wstępie, nasze stopy są szczególnie narażone na wysuszenie, na jakieś pierzchnięcie, bo są cały czas praktycznie odkryte, więc myślę, że takie produkty jak najbardziej się będą sprawdzać. Cena tego produktu, jest to firma SheFood, jest to krem odżywczy do stóp, jest to produkt pełnowymiarowy, który zawiera, już Wam mówię, 75 ml, jego cena to 19,90 i on właśnie ma odżywiać i uelastyczniać przesuszoną skórę stóp i zapobiegać takim mikropęknięciom produkt. Powiem Wam, że ogólnie pudełko te myślę, że jest całkowicie takie bogate. Myślę, że właśnie można być z niego zadowolonym. Dlatego też cieszę się, że właśnie ktoś będzie mógł być z niego zadowolony i że do kogoś to pudełko powędruje. A więc tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że tego typu open box, shiny boxowego pudełka również Wam się podoba. Pomimo tego, że wiedziałam z góry, co w nim będzie mniej więcej, to mimo wszystko starałam się Wam to przedstawić właśnie w miarę w taki sposób rzeczowy. Jeżeli zachęciłam Was do zakupienia takiego pudełka, to zachęcam do opisu właśnie pod filmem, ponieważ tam możecie znaleźć link do właśnie strony shiny boxa, gdzie możecie zasubskrybować takie pudełko lub kupić je w pojedynczej ilości. Więc serdecznie Was do tego zachęcam. Jeżeli zdecydujecie się na subskrybowanie tego pudełka, to serdecznie Was zapraszam do tego, abyście właśnie poinformowały mnie o tym, bo jestem ciekawa właśnie, czy moje filmiki w jakiś sposób zachęciły kogoś do zakupienia takiego pudełka. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o tym, że tutorial do makijażu, który mam na sobie, będzie w sobotę. A dziś dziękuję już Wam bardzo za oglądanie, zachęcam do klikania kciuka w górę i widzimy się w następnym odcinku. Pa! We'll be right back.
know what.